Obrona 4 liter, właśnie, gdzie? Chciałbyś to wybić? Pani poseł do Parlamentu Europejskiego Róża Thun, tutaj już nie pamiętam całości tego nazwiska z Platformy Obywatelskiej w każdym razie, wręczyła nagrodę Parlamentu Europejskiego liderowi KOD-u Mateuszowi Kijowskiemu za nieustępliwe dążenie do kształtowania postaw demokratycznych. I tutaj cytaty. Komitet, mówi pani Róża, skupia rzesze obywateli wokół wspólnych wartości europejskich. Zaledwie 5 miesięcy stał się rozpoznawany w Polsce oraz w innych państwach członkowskich przez swoje nieustępliwe dążenie do kształtowania postaw demokratycznych. Jest to największy ruch obywatelski, od kiedy Polska odzyskała niepodległość w 1989 roku. KOD w sposób pokojowy, otwarty i niedyskryminujący jednoczy ludzi w Polsce i w innych miastach Europy. Jest to niespotykana wcześniej na tak masową skalę organizacja, która krzewi przywiązanie do wartości, symboli i instytucji europejskich. I mówi jeszcze, przepraszam za tak długi cytat pani Róży, że po każdym marszu czy wiecu KOD-u rozchodzimy się naładowani radością i energią w tych ponurych czasach. To znaczy, że pani Róża, która wręcza nagrodę, także do tego KOD-u się zalicza, co znaczy, że w zasadzie wręczają sobie nagrody sami. Zaglądając na stronę internetową ministerstwa, tam jest bardzo interesujący materiał, bo najpierw jest przedstawienie dotychczasowego stanu rzeczy, co jest bardzo cenne, że zostało to jakoś zanalizowane, zebrane, i na tym tle dopiero pokazanie tych propozycji nowych rozwiązań. Poddane to zostało, tak jak wtedy żeśmy postulowali w naszej rozmowie, szerokiej konsultacji społecznej. I te wszystkie opinie z tej konsultacji są również umieszczone na stronie internetowej. To jest kapitalna rzecz. Tylko problem, czy będzie wykorzystane w praktyce. Tego oczywiście nie wiem, ale miejmy nadzieję, że wszystkie sensowne propozycje, które się pojawiły, zostaną uwzględnione. O, ja tu zupełnie jak pani kandydatka na prezydenta nagle zaczęłam kasłać. To się zdarza, mam nadzieję, że to nie jest początek choroby żadnej. Chwila przerwy i wracamy do rozmowy. Przypomnę, rozmawiamy o programie Mieszkanie Plus. Wspomniała pani o tym, że na stronie ministerstwa pojawiło się po pierwsze podsumowanie sytuacji aktualnej, a także plan rządu dotyczące programu przyjętego wczoraj, Narodowego Programu Mieszkaniowego, który ma zmienić znacząco sytuację Polski mieszkaniową. Przypomnę, sytuacja w tej chwili najlepsza nie jest, bo jeśli chodzi o sytuację mieszkaniową w Polsce, z różnych badań wynika, że w roku 2014 Polska była na starym kontynencie druga od końca ze wskaźnikiem wynoszącym 360 mieszkań na 1000 mieszkańców. Czy to się zmieni? Plany rządu są takie, żeby poprawić tę statystykę do roku 2030, czyli za lat 14 ta sytuacja miałaby wyglądać dużo lepiej. Wspomniała pani o pewnych uwagach, które pojawiają się na stronie ministerstwa pod adresem programu Mieszkanie Plus. Uwagi prezentowane przez różnego rodzaju środowiska, czego dotyczą przede wszystkim? No właśnie, interesujące są uwagi dotyczące propozycji zmiany w ustawie o ochronie lokatorów. Ta ustawa... Ta ustawa o ochronie lokatora uważana jest, że zbyt słabo chroni lokatora. Panie profesorze, a czy to jest tak, że ta właśnie międzynarodówka lewacka próbuje wzmocnić taką swoją lewacką, kosmopolityczną, po prostu piątą kolumnę w Polsce, dając nagrody, wyróżnienia, być może także różnego rodzaju środki, w tym także finansowe, jakieś poparcia, czy tu chodzi o wzmocnienie takiej przysłowiowej, a może i realnej, po prostu piątej kolumny, żeby dezintegrować życie społeczne, które po prostu po ostatnich wyborach jest inaczej układane, aniżeli było układane do tej pory w tym wymiarze kosmopolitycznym. Jeśli nie płaci, to się źle zachowuje, krótko mówiąc. I dzięki temu ta rodzina w tym mieszkaniu ma zapewnioną stabilizację, dach nad głową. Propozycja zmiany tego
uczyni najemniej atrakcyjnym. Inna zmiana z kolei proponowana ma dotyczyć wstąpienia w najem po śmierci najemcy. To też, szanowni państwo, panie redaktorze, jak sami wiemy, niezwykle istotne jest, żeby ten najem również po śmierci najemcy był zabezpieczony dla rodzin. W polskim systemie prawnym nie wprowadzono instytucji dziedziczenia najmu, co istnieje w niektórych państwach, na przykład w Niemczech. Natomiast wprowadzono wstąpienie w najem po śmierci najemcy przez osoby bliskie. Najpierw to był szeroki krąg osób bliskich, nie tylko spokrewnionych, ale także związanych węzłem bliskości w sensie socjologicznym. Proponuje się właśnie jeszcze dalsze ograniczenie tego kręgu osób bliskich. Najpierw zrezygnowano z instytucji, z pojęcia szerokiego osoby bliskiej, zawężając do wymienionych zstępnych, ale jeszcze to była szeroka definicja. Później ograniczono, eliminując wnuków, czyli ograniczono tylko do dzieci. A teraz proponuje się jeszcze poddanie tego pod ocenę, prawda, żeby za każdym razem była jeszcze swobodna ocena, czy wstąpiła to rodzina, czy nie wstąpiła. No to byłoby bardzo niebezpieczne dla ochrony rodziny i bardzo ograniczyłoby krąg osób zainteresowanych najmem. A przecież chodzi nam o to, żeby najem wprowadzić na polski rynek obrotu nieruchomościami, prawda, na polski rynek związany z tym, że właśnie najmem, którego mamy za mało, i Unia Europejska nam również wskazuje, że trzeba najem więcej w Polsce, żeby uelastycznić również rynek pracy, bo to ułatwia przepływ siły roboczej z jednego miasta do drugiego, bo najem jest bardziej elastyczny w przeciwieństwie do własności, która powoduje, że wrastamy korzeniami w tym miejscu, gdzie ta własność nasza się znajduje, prawda? Rozmawiamy dziś o programie Mieszkanie Plus. Przypomnijmy, wczoraj rząd przyjął uchwałę w sprawie tego właśnie programu. Narodowy Program Mieszkaniowy zakłada budowę lokali na wynajem z możliwością przyjęcia ich na własność. Za chwilę wrócimy do tematu, a teraz minimalna przerwa na złapanie oddechu. Autopromocja. Polskie Radio 24. Największe sportowe wydarzenie. Kijewski sam przedziera się, zagrywa do Daszka. Jest strata na Zygmie. Nie! Sukcesy polskich zawodników. Kręci. Jeden, drugi, trzeci, czwarty obrót i leci. Panie profesorze, a jak w życiu społecznym, czyli w takim życiu, które dotyczy nas wszystkich, które ma nam to życie pomóc harmonijnie układać. Może być nawet poważnie traktowany facet, który przez długie lata, jak pisała prasa, nie płacił alimentów na własne dzieci. W grudniu 2015 roku okazało się bowiem, że obrońca demokracji dołącz do nas. Facebook, tak Super Express zalegał z alimentami na dzieci na 83,3 tysiąca złotych, do tego jeszcze różnego rodzaju opłaty egzekucyjne, czyli ponad 100 tysięcy złotych. Nie był w stanie płacić na własne dzieci, choć podróżuje po świecie, choć pojawia się tu i tam. Nie wiem, czy zaczął spłacać, czy nie zaczął spłacać, czy podjął tę męską decyzję, czy nie. No ale broni demokracji w Polsce. Może by obronił Krzepotowska z uczelni Łazarskiego. Wspomniała pani o pewnych obiekcjach, które dotyczą zaproponowanego wczoraj programu, w sprawie którego uchwałę przyjęto na posiedzeniu rządu. Jedną z takich obiekcji jest osłabienie praw lokatorskich. Ale myślę, że ten program, jeśli się ziści, ma duże szanse na popularność, bo mieszkań w Polsce brakuje. Sytuacja jest dość słaba, tak możemy chyba stwierdzić. To po pierwsze, a ceny, które mają być proponowane w programie Mieszkanie Plus, wydają się być cenami atrakcyjnymi. 10 do 20 zł za metr kwadratowy w zależności od lokalizacji. Uznanie dla tego projektu i trzeba dmuchać i chuchać, żeby go nie zepsuć przez właściwie niewłaściwe posunięcia legislacyjne, o których wspomniałam przed przerwą. Jest jeszcze jedno takie właśnie rozwiązanie, które może zaszkodzić temu projektowi, a mianowicie, żeby osłabić ochronę najemców przed eksmisją. Z jednej strony trzeba pochwalić, że jest propozycja, aby w ogóle wyeliminować eksmisję na bruk. I to wielkie uznanie i duże brawa dla tego projektu od tej strony. Ale z drugiej strony przewiduje się osłabienie tej ochrony przez to, że w sytuacjach, których teraz ma
najemca eksmitowany, na przykład, gdy ma małe dzieci, lub jest bezrobotny. Pan Kijowski razem z KOD-em zamierza zorganizować także manifestację 11 listopada, czyli w Dzień Niepodległości Polski. No i słusznie, każdy ma prawo być patriotą i manifestować swój patriotyzm. Ale czy, panie profesorze, poważnie traktować człowieka, który idąc na uroczystości kościelne, państwowe, mam na myśli pogrzeb Inki, w zasadzie nie wie, jak się ta bohaterka, którą tak czci, nazywa, co wyszło w jednym z programów telewizyjnych. Czy poważnie można to traktować, że jest to zachowanie pro-polskie, pro-patriotyczne, czy raczej chodzi o jakąś zadymę, jakąś prowokację, bo przecież policja do tej pory nie spałowała, bo przecież policja do tej pory jest bardzo spokojna wobec tych, którzy chodzą po ulicach, manifestują, w przeciwieństwie do zachowań za czasów Platformy Obywatelskiej, gdzie Marsze Niepodległości spotykały się z różnego rodzaju prowokacjami, gdzie ABW wchodziła do mieszkań internautów i tak dalej, i tak dalej. Dopuszcza się, przewiduje się, mam nadzieję, że to nie dojdzie, wypowiedzenie najmu z powodu tego, że ktoś ma nad nie traż. Do tej pory było tak, że starych drzew się nie przesadza i że ta osoba, niezależnie od tego, że wyprowadziły się dzieci, nadal zachowała uprawnienia. Natomiast właśnie tutaj jest to znów takie zagrożenie troszeczkę dla tego najemcy, zwłaszcza właśnie osoby starsze, jeżeli mówi się o tym, żeby zapewnić jej te warunki odpowiednie, prawda, przez przystosowanie mieszkań do jej potrzeb i tak dalej, to należałoby również zastanowić się, czy nie stworzyć takich atrakcyjnych warunków, żeby ona sama chciała się przeprowadzić na przykład do różnych pensjonatów, jakie na zachodzie się buduje, takie, żeby ta starość była również właśnie, można powiedzieć, tańsza, dlatego że osoby w lepszych warunkach mniej chorują i mniej nas narażają jako społeczeństwo na ponoszenie kosztów związanych z leczeniem itd. Czyli chodzi o stworzenie takich warunków, żeby nad najemcą nie wisiała taka obawa, że na skutek różnych sytuacji życiowych jego mieszkanie nagle okaże się zbyt luksusowe, zbyt duże. No więc właśnie tutaj tak by trzeba było temu programowi bardzo się mocno przyglądać, żeby właśnie były te rozwiązania harmonijne, żeby była taka spójność wartości, prawda? Czyli jak z jednej strony chcemy to osiągnąć, to nie osłabiajmy tego, wprowadzając rzeczy takie, które to osłabią, prawda? Czyli sami sobie wbijamy gola do własnej bramki. Jeszcze jedna rzecz, na którą zwrócił uwagę Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych, mianowicie, żeby przy przekazywaniu tych gruntów pod budowę, no, co jest podstawą tego programu, prawda, zadbać o odpowiednią formę prawną. Przypomnijmy, to mają być grunty należące do Skarbu Państwa. Właśnie, i takie grunty były swego czasu przekazywane, dosłownie tak, można powiedzieć, z ręki do ręki spółdzielniom i do dziś borykają się one z tym, że mają nieuregulowany stan prawny. Czyli musi być również wypracowana formuła prawna, czy to będzie umowa właśnie sprzedaży, darowizny, przekazania wieczystego użytkowania. W Niemczech na przykład sprawdza się forma wieczystego użytkowania, bo to powoduje znaczne potanienie, nieraz o 50% kosztów budowy. A takie było założenie, żeby przekazywać pod budowę grunty Skarbu Państwa po to, żeby później czynsze mogły być odpowiednio niższe, odpowiednio tańsze. I to jest bardzo dobre założenie, tylko trzeba od razu przewidzieć odpowiednią formułę prawną, żeby nie stworzyć galimatiasu prawnego, który się odbije później na sytuacji w okresie już po wybudowaniu, w okresie zarządzania, jak to się spotkaliśmy. A czy może nas czekać na jesieni, na zimę, to są takie miesiące zwykle pewnego uśpienia, ale czy jednak eskalacja, radykalizacja, próby obalania rządu wśród także kodziarzy, pojawił się Jan Dworak, Krzysztof Luft, do niedawna apolityczny przecież członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. KOD próbuje nawiązywać do bycia KOR-em, mówi, jak pan przed chwilą powiedział, także o państwie podziemnym, o totalitaryzmie. Sędzia porównuje Jarosława Kaczyńskiego do Hitlera. Bolek mówi o wyskakiwaniu przez okno. Angażują się Michnik, pośrednio także Soros. No i jeszcze sprawa nieśmiertelnego prezesa Rzeplińskiego. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia.
Katarzyna Oklińska, zapraszam. Po godzinie 15 premier Beata Szydło poinformuje o zmianach personalnych i systemowych w rządzie podczas konferencji po posiedzeniu Rady Ministrów, poinformował rzecznik rządu Rafał Bochenek. Jutro premier spotka się w Warszawie z wojewodami, a dziś rząd zajmuje się projektem ustawy budżetowej na przyszły rok. Ministerstwo Finansów zapisało w dokumencie, że wzrost produktu krajowego brutto wyniesie 3,6%. Deficyt budżetowy ma wynieść blisko 60 miliardów złotych, a średnioroczna inflacja 1,3%. Projekt budżetu do końca września musi trafić do Sejmu. Połączenie obniżenia wieku emerytalnego do 60 i 65 lat z możliwością przechodzenia na emeryturę jeszcze wcześniej, po określonym stażu pracy, byłoby niezwykle kosztowne dla budżetu państwa, powiedziała minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska. Na umożliwienie wcześniejszego przejścia na emeryturę osobom z 40-letnim stażem pracy w przypadku mężczyzn i 35-letnim w przypadku kobiet wciąż liczą związki zawodowe. Minister Elżbieta Rafalska powiedziała, że nie ma takiej możliwości. Skutki budżetowe byłyby nie do udźwignięcia, one byłyby ogromne. W związku z tym nie ma możliwości zastosowania stażu pracy 35 i 40 lat jako odrębnego kryterium. W tej chwili trwają prace nad projektem prezydenckim. Jak wynika z wyliczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, połączenie obniżenia wieku emerytalnego z uwzględnieniem postulatu związków zawodowych oznaczałoby czterokrotny wzrost przechodzących na emeryturę w przyszłym roku. Minister Elżbieta Rafalska powiedziała, że trwają prace nad zachętami dla dobrowolnego pozostawania na rynku pracy do osiągnięcia wieku emerytalnego. Rząd pracuje nad takimi rozwiązaniami, które z jednej strony dawałyby możliwość wyboru, czy chcemy dłużej pracować, bo zdrowie na to pozwala, moja sytuacja osobista też na to pozwala, a również myślę o tym, żeby otrzymać wyższe świadczenie, bądź żeby zastosować takie instrumenty, które pośrednio będą też zachęcały do pozostawania dalej na rynku pracy. Minister nie chce zdradzać szczegółów, tłumacząc, że są one na razie dyskutowane. Elżbieta Rafalska dodała też, że do końca września zostaną opracowane wnioski z przeglądu emerytalnego. Od czerwca w całym kraju odbywają się debaty i konsultacje społeczne. Wnioski z przeglądu zostaną przekazane do konsultacji międzyresortowych. Film Powidoki w reżyserii Andrzeja Wajdy jest polskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny, poinformował Polski Instytut Sztuki Filmowej. Wyboru dokonała komisja oscarowa złożona z przedstawicieli Polskiego Środowiska Filmowego oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Powidoki to opowieść o Władysławie Strzemińskim, malarzu i teoretyku sztuki, liderze międzywojennej awangardy klasycznej. W rolę Władysława Strzemińskiego wcielił się Bogusław Linda. Zdjęcia do Powidoków kręcono w Łodzi i w biurze krakowsko-częstochowskiej oraz w studiu w Warszawie. Czołowi politycy francuscy oddają hołd pamięci Szymona Peresa. W tym przypadku nie ma podziałów na lewicę i prawicę. O wielkim przywódcy Izraela ze smutkiem i uznaniem mówią wszyscy. François Hollande podkreślił, że osoba Szymona Peresa jest związana z historią pisaną z dużej litery. Prezydent Piątej Republiki jest zdania, że teraz Izrael stracił jednego ze swoich największych mężów stanu, człowieka walczącego o pokój. Według François Hollande'a Szymon Peres był w oczach świata uosobieniem Izraela. Dla premiera Manuela Walsa zmarły był sumieniem człowieczeństwa. Wielu polityków z lewej i z prawej strony sceny politycznej Nancy Kwano nie kryje swojego smutku. Były premier, jeden z kandydatów na prezydenta Francji, Alain Juppé, określił Szymona Peresa jako niestrudzonego bojownika o pokój, wielkiego patriotę, przyjaciela Francji. Nicolas Sarkozy mówi o wielkiej stracie dla państwa hebrajskiego i podkreśla zasługi zmarłego w walce o pokój. Ten wątek przewija się w wypowiedziach wielu francuskich polityków. Media przypominają, że Szymon Peres był ze swoją politykę często krytykowany w Izraelu, ale dzisiaj cały świat oddaje hołd jego pamięci. Paryż, Marek Grzesiński, Polskie Radio. Prognoza pogody. Przeważnie pogodnie, jedynie na północy kraju pochmurno tak i tam może padać przelotny deszcz. Temperatura od 14 stopni na północnej wschodzie do 22 na południowym zachodzie. A kolejne informacje dnia o godzinie 14. Zapraszam. Nieopodal Turniaw w Bydgoszczy w Teatrze Polskim organizowany jest od 24 września jeszcze do 1 października festiwal Pra Premier. No i już na tym festiwalu Pra
premier doszło do skandalu, wulgarny, obsceniczny, bluźnierczy spektakl Nasza przemoc, wasza przemoc, nasze nasilenie, wasze nasilenie, który zagościł na tym festiwalu organizowanym przez Teatr Polski w Bydgoszczy. Według tych informacji, które możemy przeczytać o samej sztuce, czytamy tak. Chorwacki reżyser Oliver Felilicz, jeżeli źle czytam, to przepraszam, setną rocznicę narodzin Petera Weissa ponownie odczytuje jego ostatnią nowatorską powieść Esej Estetyka Oporu, choć jest ona umiejscowiona pod koniec lat 30. ubiegłego roku. Analogie do obecnej sytuacji są bardzo widoczne. Estetyka Oporu jest obszerną powieścią i tak dalej, i tak dalej. To wszystko bardzo pięknie napisane, ale co widzimy na scenie, przytacza to m.in. dziennik Polska The Times. Widzom ukazuje się grupa nagich aktorów, która zaczyna tańczyć przy dźwiękach kolędy Cicha Noc, śpiewanej po niemiecku. I są trzy pary, w jednej parze mężczyzna z kobietą, w drugiej dwie kobiety, w trzeciej dwaj mężczyźni. Ten taniec przybiera coraz bardziej na sile. Pojawiają się pozy erotyczne, tancerze zaczynają obcałowywać się po całym ciele, a później jeszcze wśród tych kolędniczych pląsów naga kobieta z muzułmańskim hijabem, czyli taką chustą na głowie, zniża swoje dłonie do swego krocza, chwilę majstruje przy nim, by wreszcie wyjąć, jak czytamy, z waginy zrolowaną polską flagę. Ale to jeszcze nie koniec, bo zdarza się coś więcej. Oto w dalszej części sztuki z krzyża, który zbudowany jest z kanistrów, schodzi Pan Jezus w cierniowej koronie, by zgwałcić wspomnianą muzułmankę w hijabie. Pani Temido, co Pani na to? W ustawie o prelatów polegające na tym, że gmina może podpisywać z prywatnym właścicielem umowy, na podstawie których najemca tam wprowadzony przez gminę płaci czynsz taki jak za mieszkania komunalne. A tą pozostałą różnicę pomiędzy czynem wolnorynkowym dopłaca gmina. To można by też wykorzystać do rozwiązania problemu tak naprzemiałego, zwłaszcza w Warszawie, reprywatyzacji, czyli zapewnić ochronę najemcy, niekoniecznie go wykwaterowywać z tego mieszkania i dawać mu inne. Ja przepraszam, że takim językiem obrazowym mówię, ale to jest coś, co też plastycznie oddaje to, co tam w tym spektaklu miało mieć miejsce. To są te negocjacje prasowe na ten temat. No ale też widzę, Pani Temido, że patronem tego festiwalu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na litość boską, co to ma wspólnego z kulturą, a tym bardziej z pochwy wyciągana polska flaga zrolowana, co to ma wspólnego z dziedzictwem narodowym. Tego właściciela, żeby się nie bał, by wynajmować. Bo niektórym z uwagi na to, że później są perturbacje z wyprowadzeniem takiegoś delikwenta w razie, gdy przestanie płacić. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, która jest w programie, panie redaktorze, bardzo istotna rzecz. Ja się cieszę, że ten program jest dość kompleksowy, że wszystkie elementy uwzględnia. Mianowicie przewidywana jest podwyżka dodatków mieszkaniowych. To stworzy się ludzi, którzy w tej chwili byli niewypłacani i w związku z tym mieszkania popadały za sobą mieszkaniowe w ruiny, bo nie wystarczało funduszy na utrzymanie go w dobrym stanie i tracił również najemca komfort mieszkania. To dodatki mieszkaniowe w bardzo istotny sposób, jeżeli będą tak, jak to jest przyjęte na przykład w Niemczech, złagodzą ten problem, dlatego że właśnie natychmiast wkroczy pomoc i nie będzie potrzeby eksmitowania go z powodu niewypłacalności. Jeszcze jest postulat jednej z organizacji społecznych, aby w przypadku zaległości natychmiast powiadamiać ten organ, który zarządza, miał obowiązek powiadamiania tego wydziału, który zajmuje się pomocą społeczną, żeby również uruchomić natychmiast interwencję wczesną, nie dopuszczać do tego, aż ten dług narośnie i ten najemca już jest po prostu bezsilny, tylko natychmiast uruchomić tą pomoc społeczną. Przed chwilą 8 minut temu dosłownie informację, bo wysłałem zapytania do Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I pierwsze pytanie, przeczytam to teraz pani Termido, też pani po raz pierwszy, ale słuchaczom i sam to czytam, bo właśnie otrzymałem pocztę. Czy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wycofa patronat nad festiwalem w związku ze skandalem i procederem przestępczym znieważania flagi polskiej oraz obrazy uczuć religijnych? Odpowiedź: ministerstwo nie udzieliło patronatu. Organizatorzy nie wystąpili do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z prośbą o patronat, no ale widzę festiwalpremier.pl i tam w zakładce festiwal, partnerzy i napis patroni jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, więc czegoś nie rozumiem i to mówię na gorąco. Ministerstwo nie otrzymało prośby, w związku z tym nie udzieliło żadnego patronatu, tak informuje rzecznik ministerstwa, a z drugiej strony na stronie internetowej jest taka informacja. Ile środków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazuje corocznie na Teatr Polski w Bydgoszczy? Odpowiedź: ministerstwo nie przekazuje corocznie środków na Teatr Polski w Bydgoszczy. Jest to instytucja samorządowa. Województwo kujawsko-pomorskie, to informacja dla mieszkańców tego województwa, też figuruje jako patron, choć w tej sytuacji należałoby pewnie zapytać, czy był ten patronat udzielony. Kolejne pytanie: czy ile środków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazało na festiwal? Festiwal otrzymał dofinansowanie w ramach programów ministra, program Wydarzenia Artystyczne, Priorytet Teatr i Taniec Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało 250 tysięcy złotych. Czy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w jakikolwiek sposób zamierza zareagować na skandaliczny i przestępczy proceder? Odpowiedź: ministerstwo zwróciło się do organizatorów z prośbą o udostępnienie informacji dotyczących spektaklu. Wszelkie działania ministerstwa będą uzależnione od wyjaśnień organizatorów. Informacja o tym spektaklu nie była ujęta we wniosku o dofinansowanie w ramach programu ministra. To są odpowiedzi dosłownie sprzed chwili pana rzecznika Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest bardzo w Unii Europejskiej ceniony, jak gdyby zrezygnowano przez złośliwość, można powiedzieć, pojedynczych osób, które tam kiedyś miały zadrę, więc znana była taka sytuacja tej posłanki, która nieustannie na różnych forach próbowała właśnie te spółdzielnie w jakiś sposób i znajdowała o dziwo posłuch wśród polityków. Więc może to się ukróci, bo się wyraźnie spodziewam, że spółdzielnie będą włączone do realizacji tego programu. Czyli brak wsparcia dla spółdzielczości, jak tak, dotąd. To jeden z powodów, a co jeszcze zaważyło na tę sytuację ze strony? W ekspoze pana premiera Tuska, co zawsze nas bardzo mocno oburzało, nawet nie było najmniejszej wzmianki o tym, że problem mieszkaniowy jest do rozwiązania. Więc już samo to nastawienie było takie, że wolny rynek wszystko ma załatwić, prawda? A tymczasem chodzi o to, że mieszkanie jest nie tylko towarem, ale jest artykułem pierwszej potrzeby dla rodziny. W związku z tym musi troszeczkę inaczej być traktowane w przypadku osób słabszych ekonomicznie, których nie stać na to, żeby sobie to mieszkanie na wolnym rynku kupić. No tak, ale rządy PO-PSL to jest ostatnich 8 lat, powiedzmy, a jeszcze wcześniej? A wcześniej, panie redaktorze, to jest też problem, z którym właśnie dlatego się borykamy, że wyszliśmy z tak zwanego systemu nakazowo-rozdzielczego, prawda? Gdzie w ogóle własność była zakazana. Gdzie właściciele, nawet jeśli byli właścicielami, to im zawierano, prawda, tą własność i prowadzano tam najemców tak zwanych kwaterunkowych. W związku z tym właściwie nie istniała własność, bo co to za... Nie istniał również najem w pewnym sensie, no bo najem jest też instytucją prawa cywilnego. Tymczasem to wszystko ogarnęło, można powiedzieć, administrację, czyli system nakazowo-rozdzielczy. I to w tamtym okresie właśnie tak funkcjonowało, że właśnie nie włączyli się w to w ogóle inicjatywa indywidualna została przyhamowana. I teraz od systemu nakazowo-rozdzielczego przeszliśmy nagle w taki system właśnie ten wolnorynkowy i jak gdyby drugą skalę zachłysnęliśmy się własnością. Na całym świecie własność jest tak regulowana, żeby była dostosowana do skali zamożności, żeby ludzie zbyt biedni nie nabywali własności, dlatego że nie udźwignął ciężaru tej własności. Własność to jest ogromna
prawa, ilość obowiązków związanych z tą własnością. Odpowiedzialność. Tymczasem u nas przez ulgi podatkowe, przez prywatyzację mieszkań zakładowych, przez można powiedzieć przekształcenie mieszkań spółdzielczych, lokatorskich na własnościowe, również za symboliczną złotówkę, przez taką na ogromną skalę prywatyzacji, można powiedzieć, wszystkich i również rozwój tylko mieszkalnictwa deweloperskiego. Wszystko to spowodowało właśnie takie przegięcie w drugą stronę. No i mam nadzieję, że ten program to przywróci tą zwichniętą równowagę, że będzie nadal zielone światło dla deweloperów, bo tu nie są zagrożeni, dlatego że ci, którzy skorzystają z programu Mieszkanie Plus, to są ci, którzy nie kwalifikowali się do uzyskania mieszkań właśnie deweloperskich, własnościowych, bo nie mogli uzyskać kredytu, nie mieli zdolności kredytowej. W związku z tym te wszystkie formy być może teraz, jak zostaną łączone dzięki temu programowi, to uzyskamy wreszcie ten sukces, na który czekamy. No i jeszcze wykorzystanie to tego, co już zostało wybudowane, żeby nie niszczało z powodu złego zarządzania. Pytanie, jak program zadziała, pozostawiamy otwarte. O sytuacji mieszkaniowej w Polsce dr Krystyna Krzekotowska, uczenia łazarskiego, kierownik studiów podyplomowych zarządzania nieruchomościami. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Na zegarze kwadrans pozostaje do godziny 14. Czas na temat gospodarczy. W Polskim Radiu 24. Gospodarczy temat dnia. Dzień dobry Państwu, Maria Szurowska i gospodarczy temat dnia. Dzisiaj nieodmiennie będziemy rozmawiać o rynku mieszkań w Polsce. Ze mną w studio Filip Kowalik z magazynu Forbes. Dzień dobry. Dzień dobry Panie Szurowska. No więc tak, sytuacja wyjściowa nie jest najciekawsza. W tym momencie rynek mieszkań wygląda tak, że mamy gigantyczną lukę na rynku mieszkań. Mieszkania są bardzo drogie. Także mamy gigantyczną, może nie tyle lukę, co gigantyczny współczynnik ludzi, którzy mieszkają z rodzicami, gdyż po prostu nie stać ich na własne mieszkanie. I teraz tak, ja się zastanawiam, dlatego że większość ludzi ten problem upatruje u deweloperów. Tak? Ci deweloperzy są źli, bo oferują drogie produkty, wysokomarżowe. A ja się zastanawiam, czy przypadkiem to nie jest problem państwa, które nie potrafi za bardzo zasypać tej luki ludzi, których nie stać na mieszkania na rynku komercyjnym. I jakby przez to jest ta luka na rynku mieszkań, przez to te mieszkania są zbyt drogie i przez to też deweloperzy dyktują swoje warunki. Tak jest, to znaczy to problem polega na tym, że rynek mieszkaniowy został całkowicie, tak jak wiele innych segmentów rynku, całkowicie oddany w ręce przedsiębiorstw prywatnych, tak? No i deweloperzy to są firmy prywatne. I to jest tak, że tyle, że mieszkania to nie jest dobro takie jak każde inne, to jest dobro, które jest zresztą zapisane w Konstytucji. Obowiązek państwa wobec obywateli, jeśli chodzi o zapewnienie lokum. I sytuacja jest taka, że jeśli się oddaje coś, całkowicie prywatyzuje, to działa wtedy wyłącznie na warunkach czysto rynkowych, tam gdzie się pojawiają możliwości zarobku, tam się pojawiają inwestorzy. I tak w każdym kraju jest, że deweloperzy generalnie celują i działają na tej bogatszej części rynku. To jest mniej więcej w Polsce, jeśli chodzi o taki pulę ludzi, którzy potrzebują mieszkań, to jest 40% tych bogatszych i najbogatszych. Wszyscy w górę. 60% ludzi po prostu nie jest w stanie, z prostej przyczyny, 60% ludzi nie jest w stanie dostać kredytu mieszkaniowego, na bazie którego mogliby kupić mieszkanie u dewelopera, co powoduje, że oni są zupełnie poza tym rynkiem. To jest rynek, który nie powinien być w takim sprywatyzowanym systemie, bo ci ludzie nigdy w nim się nie znajdą, więc dlatego potrzebne są jakieś mechanizmy nie wynikające z czystego prywatnego komercyjnego rynku. No tak, ale dobrze, że przyszła ta odpowiedź z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest zwrócenie się ministerstwa o informacje w tej sprawie i wyjaśnienia organizatorów będą skutkowały dalszymi krokami ministerstwa, choć też ten festiwal został dofinansowany przez ministerstwo w kwocie 250 tysięcy złotych z naszych pieniędzy. Wśród partnerów, patronów, tak to jest określone na stronie, też województwo kujawskie
Kujawsko Pomorskie cały czas czekał na informacje z Urzędu Marszałkowskiego w tej sprawie. Jeszcze jej nie otrzymałem. Ale patroli medialni także, oczywiście Gazeta Wyborcza, Wyborcza.pl, Onet.pl, ale też Polskie Radio PIK i Telewizja Polska Bydgoszcz, oddział Bydgoszcza, więc także media publiczne, więc należałoby zadać pytanie do mediów publicznych, czy warto w czymś takim brać udział jako patroni medialni, bo jeżeli ja jestem patronem medialnym obok kogoś, a w dodatku jeszcze wydarzenia, w którym coś takiego ma miejsce, czy po prostu, jeśli już przyjąłem ten patronat, czy się z niego nie wycofać? W zeszłym roku mieszkania komunalne oddane przez miasto było 2,5% wszystkich mieszkań, które się pojawiły na rynku, więc tak na dobrą sprawę państwo się wycofało z tego rynku i nie było żadnych pomysłów. No ale przecież na przykład były TBS, później były te jakieś tam, jeszcze wcześniej były programy budowy mieszkań. Gdzie popełniliśmy błąd tak naprawdę? No, ewidentnie błąd polegał na tym, że nikt nie dał na to pieniędzy. Tak na dobrą sprawę, zrobienie koncepcji TBS-u jest koncepcją kompletnie nietrafioną w rynek, jak była zaprojektowana. Podstawową sprawą jest, to było widać w późniejszych programach, wszystkich stymulujących programach typu MDM i Rodzina na Swoim, gdzie tak naprawdę państwo zauważyło, że ludzie mogliby nawet kupić mieszkanie, ci zamożniejsi, ale nie mają pieniędzy na pierwszą ratę, więc oni dawali im pieniądze na tą pierwszą ratę. A w TBS-ie jest problem kompletnie odwrotnie, dlatego że żeby móc wynająć mieszkanie w TBS-ie, które jest trochę tańsze, ale może już teraz nie aż tak bardzo tańsze, to wynajmujący musi wpłacić 30% wartości tego mieszkania. I w Polsce nie ma teraz tak dużo ludzi, którzy nawet jeśli mieliby sobie kupić dewelopera, żeby wsadzić 30% własnych pieniędzy, więc tym bardziej system działania TBS-u, gdzie ktoś musi za mieszkanie 50-metrowe 100 tysięcy złożyć, żeby móc tam wynajmować, no to jest super nieatrakcyjny pomysł. Dlatego te TBS-y z jednej strony były nieatrakcyjne, a z drugiej strony nie było na nie za bardzo spółki miejskie. No właśnie, nikt nie był chętny na wkładanie tych 30% kapitału. Miasta nie miały pieniędzy na dokapitalizowanie i te TBS-y trochę działały, trochę z tych nieruchomości zagospodarowały w miastach, ale później ich funkcjonowanie ewidentnie przygasło. No dobra, ale odpowiedzią na TBS-y miał być Państwowy Fundusz Mieszkań na Wynajem, tak? Były budowane, zrealizowane tam chyba 4 inwestycje, z tego co wyczytałam w Twoim artykule. Natomiast te inwestycje też nie są zbyt atrakcyjne dla rynku. Co tam poszło nie tak? To znaczy, to było wybieranie takich inwestycji, które są dosyć... Nie było dobrej oferty dla tego funduszu. To jest bardzo niejasne do końca, dlaczego ten fundusz nie zadziałał tak jak powinien. Te mieszkania, które on wziął od deweloperów, one nie są wcale tanie przede wszystkim, więc to jest taki zasadniczy problem, że no nie ma, to jest mnożenie trochę bytów ponad miarę na tym jednym rynku prywatnych inwestycji deweloperskich, no bo po co fundusz, który ma wynajmować drugie mieszkania, skoro tu nie o to chodzi. Chodzi o to, że nie mamy tanich mieszkań. One miały być tanie, dlaczego nie są tanie? No bo dlatego, że tak naprawdę ten fundusz, żeby mieszkania były tanie, to tak naprawdę musi się ktoś do tej budowy mieszkania dołożyć. No dokładnie, to powinno zrobić państwo albo samorząd. Tak jest, ale samorząd, państwo w zeszłym roku na budownictwo komunalne włożyło 50 milionów złotych. Sama Warszawa włożyła 150 milionów, ale tak naprawdę Warszawa oddaje 1500 mieszkań rocznie komunalnych, więc to jest tak, że... Pani Temido, bardzo dziękuję za ten kontekst kulturowy. Pani jako krytyka teatralnego. Za chwilę umówiłem się na rozmowę z panem wojewodą kujawsko-pomorskim, Mikołajem Bogdanowiczem, więc posłuchamy, co pan wojewoda na ten temat powie, choć Teatr Polski podlega Urzędowi Marszałkowskiemu, ponieważ utrzymywany jest przez samorząd, to też trzeba od razu zaznaczyć. Ale będziemy oczywiście dalej patrzeć, co w tej sprawie pani Anna Sobecka złożyła doniesienie do prokuratury, poseł ziemi tutaj kujawsko-pomorskiej, województwa kujawsko-pomorskiego Stolnia. Więc zobaczymy też, jak prokuratura rozpozna wyjmowanie
z pochwy biało-czerwonej polskiej flagi zgiętej i schodzenie aktora, który odgrywa Chrystusa z krzyża zbudowanego Stanistów i gwałcenie muzułmanki. Zobaczymy. Bardzo dziękuję, pani Temido. Chodzi o coś takiego, że w Polsce, przez to, że jest tak, że rynek na wynajem jest taki bardzo dziki. No to jest rynek prywatny. Naszym gościem była pani Temido Stankiewicz-Podchorecka, krytyk teatralny. Chyba największy portfel mieszkań na wynajem w Polsce to jest około 100 mieszkań, więc to są bardzo niewielkie firmy. I to są firmy, które, to są ludzie, którzy zarabiają dosyć dobrze na wynajmie, bo to jest tak, że na tej zasadzie, że oni z wynajmu spłacają kredyty mieszkaniowe, na które zaciągnęli na te najmy, więc tak na dobrą sprawę w Polska w stosunku do siły nabywczej wynajem mieszkań w Polsce jest bardzo drogi. Dlatego, że nie ma dobrej właśnie podaży mieszkań, dużej podaży mieszkań, które byłyby konkurencyjne. Tak, bo z punktu widzenia funduszu, który by zainwestował w tego typu mieszkanie, osiąganie narzucanie takich czynszów, jaki narzuca właściciel prywatny, który chce jednak mieć dużo większy zwrot niż taki fundusz, którym się dużo taniej finansuje, na dużo większą skalę działa. Tak mamy na dobrą połączenie sprawę, z panem Mikołajem Bogdanowiczem, wojewodą kujawsko-pomorskim. Witam serdecznie, panie wojewodo, z Daj Boże. Istotny spadek ceny najmu. Panie wojewodo, na terenie miasta, lukę, gdzie pan ma siedzibę taki, w Teatrze Polskim, tym, w Bydgoszczy, tych festiwal prapremier kupno mieszkania, ale to nie znaczy, że ich jedna nie stać z tych prapremier tak gdzieś mieszkają, oni wynajmują te mieszkania, tylko chodzi o to, żeby nasza przemoc, wasza przemoc i tam między innymi pojawiają się nagie postaci aktorów w różnych konstelacjach, mężczyzna, kobieta, 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 mężczyzna, mężczyzna, tańcem erotycznym posługują się w czasie kolędy Cicha Noc, później jedna z kobiet grających muzułmankę w chuście wyjmuje z pochwy biało-czerwoną flagę według doniesień prasowych, no i później także aktor grający Chrystusa schodzi z krzyża, aby zgwałcić tę muzułmankę. Jak to się panu podoba, panie wojewodo? Tylko do piątków MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł na RTV lub AGD otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej. Na przykład za generator pary Philips bez konieczności regulacji ustawień za 1299 zł. MediaMarkt. Skrypy i przeziębienia. Rozmawiamy z dr Klaudią Zawilską. Pani doktor, co pani stosuje, żeby nie zachorować? Stosuję Rutinacea Med, która pozwala uniknąć infekcji dróg oddechowych, a także pozbyć się pierwszych objawów choroby. Rutinacea Med to idealne rozwiązanie dla pani, a dla pacjentów. Polecam ją także pacjentom. Stosując Rutinacea Med, szybciej wracają do zdrowia i są odporni na zachorowania. Czyli już wiemy, o co pytać w aptekach. Wyrób medyczny Rutinacea Med, polecany przez lekarzy w okresach grypy i przeziębienia. Oczywiście oprócz tego, że nasz kraj... Dlaczego warto kupować w Lidlu? Po prostu wchodzę, biorę z półki i jestem pewna, że to dobre. I wybór sam raz. Nie za dużo, nie za mało. Oszczędzamy pieniądze i czas. Już od jutra w Lidlu. Mięso mielone wieprze z szynki 5,99 za pół kilograma. Tylko 5,99. A parówki z szynki Pikok 2,99 za 240 gramów. Parówki tylko 2,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Pani magister, chciałabym olej z wątroby rekina. Który jest najlepszy? Polecam suplement diety Preventic. Dobrze, z tym, że ostatnio miałam 120 kapsułek, a tu jest 60, takie doniesienie 60, zostało ale już złożone w prokuraturze i będzie czekało na rozpoznanie przez prokuraturę. A czy jest jakiś związek województwa z tym Teatrem Polskim? Mam na myśli jakieś patronaty, jakieś finansowanie, jakąś współpracę, czy tutaj jest taki związek, czy to dotyczy tylko Urzędu Marszałkowskiego, ponieważ teatr jako taki finansowany jest przez samorząd? A gdzie jest do tego rabat na sprzęt AGD i RTV? To ja też was kupuję i wezmę smartfon. Oferta, jakiej jeszcze nie było. Telefon, internet LTE Plus i telewizja za 76 zł, a do tego rabat 10% dla klientów smartfon na sprzęt AGD i RTV. Szczegóły na plus.pl, cyfrowypolsat.pl lub w punktach sprzedaży. Z przebarwieniami ci nie do twarzy? Przecież nie jesteś na nie skazana. Przebarwienia powstają w wyniku nadmiernego wydzielania melaniny w głębokich warstwach skóry. Dlatego działaj od wewnątrz. Zastosuj suplementy diety Labotektan.
składniki tabletek Lamotek rozjaśniają skórę w obrębie przebarwienia, zapobiegają powstawaniu nowych przebarwień oraz wspomagają utrzymanie prawidłowej pigmentacji. Odkryj piękno skóry bez przebarwień. Odkryj Lamotek Ton, dostępny w aptekach. Podobno gdzie indziej, żeby kupić mięso wieprzowe 10% taniej, musisz mieć jakąś specjalną kartę. A w Lidlu od czwartku do niedzieli bez żadnej karty dostaniesz minimum 12% rabatu na wszystkie świeże mięsa wieprzowe. Tak jest, w Lidlu co najmniej 12% rabatu na mięsa wieprzowe. Na przykład polędwiczka wieprzowa tylko 22,50 za kilogram, bez karty i bez zawracania głowy. W Lidlu wszystkie świeże mięsa wieprzowe minimum 12% taniej. Jakoś tak bardziej pikantnie, to też informacja, panie wojewodo, że z Centrum Informacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymałem przed pół godziną informację, że ministerstwo nie udzieliło patronatu, choć jako patron funkcjonuje na stronie internetowej. Organizatorzy nie wystąpili do ministra kultury i dziedzictwa narodowego z prośbą o patronat, choć sam festiwal został dofinansowany w kwocie 250 000 zł i ministerstwo też wystąpiło o informację do organizatorów w sprawie do tego festiwalu i tego spektaklu. Jest 14. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Za godzinę planowana jest konferencja prasowa premier Beaty Szydło w sprawie zmian personalnych i systemowych w rządzie. Michał Wróblewski z Faktu przewidywał na naszej antenie, że z rządu odejdzie Paweł Szałamacha. Przez to, że minister Szałamacha odejdzie z resortu finansów, bardzo duże kompetencje otrzyma Mateusz Morawiecki. W Tel Awiwie zmarł Szymon Peres, jeden z najważniejszych przywódców w historii Izraela. Miał 93 lata. Zmarł wybitny mąż stanu. Tak Szymona Peresa wspominała w Polskim Radiu 24 ambasador Izraela w Polsce, Anna Zar. Wszystkie jego cenili więcej jak mężą stana, marzyciela niż polityka. Bardzo dziękuję Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski, nasz gość. Panie wojewodo, dziękuję za rozmowę. We Włoszech i z Grecji, tak wynika z raportu przedstawionego przez Komisję Europejską. Plan przymusowego przyjmowania uchodźców uzgodniony we wrześniu ubiegłego roku okazał się fiaskiem. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Za godzinę planowana jest konferencja prasowa premier Beaty Szydło w sprawie zmian personalnych i systemowych w rządzie. Więcej szczegółów zna reporter Polskiego Radia 24, Lucjan Orszówka. Oficjalnie mowa jest o tym, że zmiany zapowiedziane przez premier Beatę Szydło dotyczyć mają w największej części ministra finansów i jego resortu. Swoją misję w rządzie Paweł Szałamacha ma kończyć właśnie dzisiaj, a jego kompetencje w ramach nowego super resortu przejąć ma wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki. Te informacje na razie jeszcze, zanim ta konferencja się rozpocznie, potwierdzać wydaje się jedynie fakt, że to właśnie na dzisiejszym posiedzeniu rządu gabinet Beaty Szydło ma przyjąć ustawę budżetową i tym samym zakończyć nad nią pracę. Kto może zastąpić Szałamachę? Tu na Wiejskiej wymienia się nazwisko obecnego ministra w kancelarii premiera Henryka Kowalczyka. A jeśli chodzi o pozostałe nieoficjalne wciąż informacje, mowa jest o tym, że zmiany dotknąć mają też resortu budownictwa i infrastruktury, które zostać ma podzielone, a jego część odpowiedzialna za sektor budownictwa w znacznej mierze poświęcić się będzie miała realizacji programu Mieszkanie Plus, to drugi po 500 plus, sztandarowy program tego rządu. Część zmian personalnych już poza tymi systemowymi dotyczyć ma także wojewodów. Spotkanie z nimi premier Beaty Szydło na jutro zapowiedział już rzecznik rządu. Możliwe więc, że i ta informacja dotycząca wojewodów właśnie także zostanie potwierdzona. O zapowiadanych zmianach personalnych i systemowych w rządzie mówił reporter Polskiego Radia 24, Lucjan Orszówka. Polskie Radio 24 będzie transmitowało konferencję premier Beaty Szydło. Zdaniem Michała Wróblewskiego z dziennika Fakt należy spodziewać się jedynie kosmetycznych zmian w rządzie. Najprawdopodobniej z rządu odejdzie Paweł Szałamacha, dodał rozmówca Polskiego Radia 24. Jak dojdzie do lekkiej korekty, lekkiej w tym sensie, że najprawdopodobniej odejdzie z rządu tylko minister Szałamacha, ale na
na tyle istotnej zmiany, że dokona się bardzo istotne przesunięcie takich wektorów kompetencyjnych w rządzie, że przez to, że minister Szałamacha odejdzie z resortu finansów, bardzo duże kompetencje otrzyma Mateusz Morawiecki, minister rozwoju, dla którego stworzy się Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, czyli... Jak przewidywał na naszej antenie Michał Wróblewski, po nadchodzącej rekonstrukcji w rządzie nastąpi premierowski dualizm. To Szydło zostanie twarzą tej zmiany właśnie socjalnej, 500+ i tak dalej, natomiast minister Morawiecki będzie odpowiadał za właśnie gospodarkę, finanse, on nad tym będzie trzymał pieczę. Pewną współodpowiedzialnością będzie dzielił się z Henrykiem Kowalczykiem, który otrzyma kompetencje na przykład związane z nadzorem nad spółkami Skarbu Państwa. Jak to będzie dalej wyglądało, kiedy zostanie stworzona ta agencja, czy tam holding planowany właśnie w styczniu po likwidacji Ministerstwa Skarbu. I tutaj, jeśli chodzi o ten aspekt rekonstrukcji, to ja go uważam za bardzo ważny. Komentarze i opinie ekspertów są dostępne na naszej stronie internetowej polskieradio24.pl. Dziś rząd zajmuje się projektem ustawy budżetowej na przyszły rok. Ministerstwo Finansów zapisało w dokumencie, że wzrost produktu krajowego brutto wyniesie 3,6%. Deficyt budżetowy ma wynieść blisko 60 miliardów złotych i średnioroczna inflacja 1,3%. Mariusz Adamiak z PKO BP powiedział w Polskim Radiu 24, że planowany budżet będzie trudny do zrealizowania, ale jest możliwy pod pewnymi warunkami. Nie będzie łatwo. Założenie 3,6 wzrostu na przyszły rok są bardzo ambitne, dlatego trzeba dodać, że inflacja średnioroczna 1,3 średnioroczna, czyli to nie jest to, że na koniec roku ma tylko tyle wynosić, ale tyle średnio w ciągu roku, to ma znaczenie, dlatego że tak naprawdę od nominalnego wzrostu, czyli od tego realnego, który podajemy jako 3,6, dodajemy tę inflację, no od niego są zależne wpływy podatkowe, no bo wpływy podatkowe tutaj mają znaczenie od tego, ile po prostu jest, jaka jest wartość transakcji w gospodarce i myślę, że tutaj też jest pewne wyzwanie, czy inflacja podskoczy do tych 1,3 średniorocznie, także ten budżet będzie dość trudny do zrealizowania, ale możliwy. Rządowi będzie bardzo trudno utrzymać odpowiedni deficyt bez zwiększania dochodów podatkowych, oceniał na naszej antenie ekonomista Szkoły Głównej Handlowej i publicysta polityki Insight Adam Czerniak. Kiedyś, w czasach, kiedy były duże problemy z dopinaniem budżetu, przesuwało się środki z grudnia na styczeń. Takie manewry wykonywał jeszcze były minister finansów Cygrostowski. W tej chwili można zrobić w drugą stronę. Znaczy przesunąć część wydatków styczniowych na grudzień, podbijając ten deficyt za 2016 rok i dając się trochę więcej przestrzeni w tym bardzo, bardzo napiętym deficycie na rok 2017. Więc tutaj taki manewr rząd ma, natomiast pytanie, czy to wystarczy. W mojej ocenie wciąż, nawet jeżeli kilka do 10 miliardów zostanie przesunięte z jednego budżetu do drugiego, to i tak ten budżet na rok 2017 będzie bardzo napięty i będzie trudno rządowi bez istotnego zwiększenia dochodów podatkowych i wpływów podatkowych utrzymać deficyt poniżej poziomu 3% PKB. Rozmowy i komentarze znajdą Państwo na naszej stronie internetowej polskieradio24.pl. Będą zmiany w refundacji leków na choroby ultrarzadkie oraz szczepionek kupowanych w aptekach. Listy mają zmieniać się rzadziej, co 3 miesiące. Projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej jest w konsultacjach społecznych. Wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda powiedział, że leki na choroby ultrarzadkie potrzebują innych warunków do spełnienia podczas kwalifikacji do refundacji. Chciałem wprowadzić zupełnie odmienny tryb w tym przypadku, gdzie będziemy zamiast analizy ekonomicznej i odnoszenia jej w wyniku do progu opłacalności, będziemy wymagać od producentów uzasadnienia ceny, czyli jeśli cena taka, a taka, to dlaczego? I teraz producent będzie musiał przedstawić rzetelną informację. Na listy refundacyjne będą mogły trafiać szczepionki, poinformował wiceminister. Obecnie szczepionki z kalendarza szczepień są w pełni refundowane, a te zalecane, kupowane w aptekach, są w 100% płatne. Natomiast ja myślę, że wiele szczepionek poliwalentnych mogłoby właśnie trafić na wykazy leków refundowanych z częściową odpłatnością bądź za odpłatnością ryczałtową, ale jak mówię, bez przymusu ich stosowania. Tam nie ma potrzeby przymusu prawnego, natomiast sama refundacja odciąży te rodziny. Oczywiście ja nie mogę w tej chwili przesądzić, które szczepienia trafią na te wykazy leków refundowanych, bo to zależy od całego procesu refundacyjno-cenowego. Projekt zakłada, że minister do spraw gospodarki będzie oceniał wpływ danej firmy farmaceutycznej na rozwój polskiej gospodarki. Będzie to brane
brane pod uwagę podczas negocjacji celowych w sprawie refundacji. Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL będzie współpracowało z Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Porozumienie w tej sprawie podpisano dziś w areszcie śledczym Warszawa-Mogotów. Właśnie to więzienie ma się stać w 2019 roku siedzibą Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Dyrektor tworzonej placówki Jacek Pawłowicz powiedział, że jego instytucja skupia się głównie na działalności edukacyjnej i w tym zakresie widać duże pole do współpracy z wojskiem. I możliwość dotarcia do środowisk, do których normalnie byśmy nie dotarli, jest dla nas bardzo ważne, ponieważ możemy rozszerzyć swoją działalność edukacyjną. No bo w tej chwili, na tym etapie, w jakim jest muzeum, przede wszystkim skupiamy się na działalności edukacyjnej i pozyskiwaniu pamiątek. Jacek Pawłowicz powiedział, że w ciągu najbliższych godzin powinien zostać ogłoszony konkurs na koncepcję architektoniczną muzeum. Dyrektor placówki DGR Jerzy Wmur aresztu, w którym ginęli żołnierze wyklęci, a więzieni byli opozycjoniści PRL, trzeba stworzyć najlepszą instytucję. Chcemy połączyć i Muzeum Powstania Warszawskiego, i Muzeum Armii Krajowej, i Muzeum Żydów Polskich i Muzeum II Wojny Światowej w jednym muzeum w taki sposób, żeby ono było jak najbardziej przejrzyste, żeby w jak najlepszy sposób pokazać tą piękną, ale tragiczną historię Polaków, szczególnie od tego ostatniego okresu. Dyrektor Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, podpułkownik Leszek Stępień, powiedział, że celem jego instytucji jest m.in. poprawienie wizerunku weteranów. Nawiązujemy do lepszych tradycji, najlepszych tradycji wojskowych. My, weterani, to nie jesteśmy ludzi, którzy się gdzieś pojawili skądinąd. Jesteśmy tymi żołnierzami, którzy służą normalnie u nas w kraju, ale też nawiązujemy do tego etosu naszego żołnierzy Wojska Polskiego z pierwszej Rzeczypospolitej, z drugiej Rzeczypospolitej, bo takie przykłady są. Współpraca dwóch instytucji ma się przejawiać m.in. w organizowaniu wspólnych inicjatyw edukacyjnych, na przykład gier ulicznych. Pierwsze takie wydarzenie ma się odbyć 10 grudnia w związku z rocznicą wprowadzenia stanu wojennego. W Tel Awiwie zmarł Szymon Peres, jeden z najważniejszych przywódców w historii Izraela. Miał 93 lata. Szymon Peres był ostatnim z wielkich izraelskich polityków, którzy tworzyli państwo żydowskie. Urodził się w Wiszniewie, obecnie na Białorusi. W dzieciństwie wyemigrował z rodzicami do Palestyny. Szymon Peres zostanie pochowany w piątek w Alei Zasłużonych na wzgórzu Herzla w Jerozolimie. Zmarł wybitny mąż stanu. Tak Szymona Peresa wspominała w Polskim Radiu 24 ambasador Izraela w Polsce, Anna Zari. Bardzo lepszym mężem stanu niż politykiem. Prawie on był dwa razy premierem w Izraelu, ale nie mógł wybrać wyboru. Taka ludzka miłość do niego przyszła, kiedy stał prezydentem. Prezydent u nas to taki trochę jak królewa angielska, to nie, on nie rządzi, ale on był, wszyscy jego cenili więcej jak mężą stana i jak takim marzyciela niż polityka. Szymon Peres do końca życia był młody duchem, powiedziała Anna Zari. Zawsze znał rzeczywistość, on zawsze lubił rozmawiać z młodymi ludźmi. Zawsze znał, nawet spotkał się z takimi celebrytami. Był całkiem żywy i nie stary do tego incydentu. Rozmowa z ambasador Izraela w Polsce Anną Azari jest dostępna na naszej stronie internetowej www.polskieradio24.pl. Zaledwie ponad 5,5 tysiąca uchodźców przyjęły unijne kraje od ubiegłego roku z obozów we Włoszech i Grecji. Tak wynika z raportu przedstawionego przez Komisję Europejską. Unijne plany zakładają przyjęcie w ciągu 2 lat 160 tysięcy osób. Wszystkie kraje odnotowały słabe wyniki. Polska jest w nielicznej grupie, która nie przyjęła żadnego uchodźcy. Raport nie jest zaskoczeniem. Potwierdza to, o czym w Brukseli mówi się od dawna, że plan przymusowego przyjmowania uchodźców uzgodniony we wrześniu ubiegłego roku okazał się fiaskiem. Polska, Słowacja, Węgry, Dania i Austria nie przyjęły jeszcze ani jednej osoby. Ale kraje, które naciskały na obowiązkowy podział, jak na przykład Niemcy, też nie odnotowały dobrego wyniku. Przyjęły nieco ponad 200 osób. Najwięcej uchodźców
którzy nielegalnie przeprawili się do Włoch i Grecji i przebywali tam w tymczasowych obozach, przyjęła Francja. Około 2000. Nieco lepiej wypada realizacja planu dotyczącego przyjmowania syryjskich uchodźców przebywających w obozach poza Unią. Z planowanych 22 tysięcy do Europy przyjechało ponad 10 tysięcy osób. Na ich przyjęcie zgodziło się do tej pory 18 unijnych krajów z 28. W tej grupie nie ma Polski. Dorota Pomecka, Polskie Radio. Bruksela. Prezydent Rosji już w październiku może odwiedzić Turcję. Według rzecznika Kremla trwają przygotowania do wizyty, ale na razie za wcześnie mówić o konkretnych terminach. Jak poinformowała agencja RIA Nowosti, Dmitrij Pieskow nie wykluczył, że może to nastąpić w październiku. Pieskow dał do zrozumienia, że Kreml przekaże oficjalne oświadczenie w sprawie wizyty Władimira Putina w Turcji, gdy tylko zostaną uzgodnione szczegóły. Rosja i Turcja po ponad półrocznej przerwie wznowiły w czerwcu dwustronne kontakty. W sierpniu z wizytą do Sankt Petersburga przyleciał prezydent Turcji. Teraz porównali wizytę. Obaj przywódcy są w stałym kontakcie telefonicznym. Rozmawiają głównie o procesie wznawiania współpracy gospodarczej i współdziałaniu w walce z terroryzmem. Stosunki rosyjsko-tureckie uległy gwałtownemu ochłodzeniu w listopadzie ubiegłego roku, gdy turecki myśliwiec zestrzelił rosyjskiego bombowca. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prognoza pogody. Dziś przeważnie pogodnie, jedynie na północy kraju pochmurno i przelotny deszcz. Temperatura od 14 stopni na północnym wschodzie do 22 na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, południowy i południowo-zachodni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Państwo sowieckie jako państwo bezwolicielskie. Bóg zapłać za wysłuchanie. Bóg zapłać. Bardzo dziękuję, panie Piotrze, za to przypomnienie i cały czas z tą myślą historia nauczycielką życia, dlatego pamiętajmy, pan redaktor Piotr Szubarczyk, historyk, publicysta, nasz gość. Dziękuję. Suplement diety Neomax Kurcz jest zawiera 15 już w zasadzie minut po godzinie 14, zatem za chwilę wiadomości. O godzinie 16 kolejne wydanie aktualności dnia. Wówczas będziemy już znali nowe nazwiska w rządzie i nową strukturę Rady Ministrów. O godzinie 15 konferencja prasowa pani premier Dalczyk. Tak, ale chyba z limit to tabletki na wątrobę. Kochanie, ale ile odchudzamy? Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny? Bo znikają bączki. Kochani, Tepaslim przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też znaczy tego stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety Tepaslim na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wydział z wadze pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a wolna w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby. Hurra! Nowy talent show w telewizyjnej jedynce. Na scenie utalentowane dzieciaki w największych przebojach muzycznych. Czyli Edyta Górniak, Bartek Zaboń i Hirek Bron. Efekt. Gwarantowana świetna zabawa, w której nikt nie przegrywa. Hit, hit, hurra! Nowy